Witajcie, kochani Lechici. Kolejny odcinek dzisiaj. Nowy serial w zasadzie. Pierwszy odcinek nowego serialu. Zanim jednak przejdę do tematu dzisiejszego dnia, którym będzie światowa kontrola i zatrzymanie tej światowej kontroli, tutaj tego, co nam robią, opowiem, jak to do tego należy się zabrać, aby było skutecznie możliwe, bez ofiar i szybko. Tak jak powiedziałem, zanim jednak do tego przejdę, udostępniam ekran i jak widzimy, 12 lutego widzimy się w Szczecinie o godzinie 10. Organizatorem jest Rafał i telefon do Rafała 509 831 693. Informacje jak zwykle na pierwszej stronie witryny dedykowanej książce. I no cóż, podam tam bardzo dużo praktycznych rozwiązań. Taki jest plan i zapotrzebowanie zgłoszone. Wiele wzorów dokumentów będę rozdawał za darmo. Można się zaopatrzeć w różne dokumenty w sprawie swojej postawy wobec Matrixa, wobec reżimów Matrixa, wobec odmowy na przykład różnych takich funkcji, które się od was oczekuje. Czy to w zakresie zdrowia, czy to w zakresie legitymowania, czy w zakresie wezwań różnych do naszych urzędów, lecz zarządzanych nie przez naszych, bo nie uważam za naszych urzędników, którzy są nam nielojalni. No więc te wszystkie problemy, żeby nie było dalej już tych zarzutów, że prawo morza to nie istnieje, a prawo naturalne z kolei nie działa. No nie działa tak jak i wszystko nie działa, jak się nie umie tego obsługiwać. No napisałem na ten temat parę stron dla was, popełniłem dwie książki, łącznie z witryną około 2000 stron napisałem, więc coś tam wiem, co ludzie inni robią i staram się tą wiedzą dzielić z wami. Oczywiście sam ją też testuję na sobie, niestety to drożej kosztuje, no ale wam już udostępniam wyniki moich tutaj eksperymentów. Nie ma pewnej mapy postępowania na świecie. Ludzie próbują i dzielą się efektami swojej pracy. No i tak to się rozwija. Nikt nas tego nie uczył, jak kontrolować naszych umiłowanych przywódców. W związku z tym nie jesteśmy przygotowani na to, a oni wtedy, jak są niekontrolowani, robią sobie, co chcą. No i czasy ostateczne nadeszły. Nadejszła ta wiekopomna chwila. Pamiętacie? No więc nadejszła chwila. I w związku z tym, że nadeszła, to powiem wam coś, jak, z czym to powiązać. Wczytacie się. Oczywiście są inne warianty możliwe. W zasadzie wasza kreacja jest niczym nie ograniczona, więc będziecie pewnie płodni w tej materii. Ja po prostu podam wzory, które są już, że tak powiem, obyte w walce z matrixowym reżimem. No i skutecznie sobie radzą. Coraz więcej widzę na YouTubie i w innych tutaj miejscach ludzi, którzy się tym zajmują, co mnie bardzo cieszy, bo kreatywność jest w nas powszechna. Coraz więcej ludzi umie sobie radzić. No i czas, żeby wszyscy sobie zainteresowani mogli poradzić, dlatego zapraszam do Szczecina 12 lutego o godzinie 10, a tam powiem dużo, dużo więcej. Przechodząc już do dzisiejszego pierwszego odcinka serialu Stop World Control, zacznę od tego, że przedstawię wam
na nowo niejako, jak ten świat funkcjonuje, jak jest zbudowany, bo wyraźnie brakuje tej wiedzy, przynajmniej powszechnej tutaj, dlatego że nasi władcy marionetek nie wykazują takich cech, jakie powinni byli wykazywać. Gdyby ta informacja, którą podam dzisiaj i w kilku następnych odcinkach, była im znana i byli świadomi tego, jak funkcjonuje ten świat. Otóż oni są nauczeni tylko wykonywania tych wszystkich rozkazów z różnych miejsc, jak pokazuje mapa, ale dotyczy to wszystkich ludzi na świecie. I dziwię się, że pomimo tego, że już opisałem te sprawy w książkach dostępnych już od ponad roku, to w dalszym ciągu zasięg tych informacji jest niewielki, zrozumienie cząstkowe lub żadne. No i w dalszym ciągu są pytania u podstaw. Widać, że nie wszyscy, co słyszeli, mieli okazję poczytać. Ci, co poczytali, nie wszystko zrozumieli. Chociaż widziałem też bardzo pilnych uczniów, gdzie prawie wszystkie strony były w zakładkach kolorowych, informacje im przydatne, no to jednak wiedza ta nie należy do powszechnych. Jeszcze nie, bynajmniej. Tak to oceniam po ilości tutaj rozdysponowanych egzemplarzy. No jest bestsellerem od pierwszego dnia, co prawda, ale nie jest to wiedza powszechna, tak jak powinna być, ponieważ jest nas już mimo wszystko i tak masa krytyczna została przekroczona, jest nas już wielu i gdzieś tak jak będzie cieplej na wiosnę, lato, spotkamy się gdzieś w centralnej Polski, będziecie zaskoczeni, ilu nas będzie. Po horyzont spodziewam się około 1 000 000, bo tyle nas jest już. Także wystarczająco dużo i od tego spotkania, od następnego dnia zaczną się dziać cuda codziennie. No i te cuda będą na zamówienie, na wasze zamówienie, niejako na wasze postulaty, będą reakcją spełniającą te wasze postulaty. One będą zazwyczaj takie, które się powtarzają, czyli takie po prostu, wszyscy mamy te potrzeby podobne, chcemy po prostu sobie w poczuciu bezpieczeństwa spokojnie żyć i pracować. Choć z tą pracą to też mam inną koncepcję. Zamiast pracować, lepiej leniuchować, jak mówił jeden z autorów tekstów. No więc nie do końca leniuchować, ale moja wizja jest taka, że będziecie robić wszyscy to, co jest waszą pasją, co kochacie, przy czym się nie męczycie. Mało tego, będą tacy, którzy zechcą jeszcze za to zapłacić. Innymi słowy, będziecie szczęśliwymi ludźmi, robiącymi to, co zwykle lubicie robić, ale będziecie to robić w większym wymiarze, to znaczy nie tylko dla siebie, ale i dla innych, a inni za to będą to samo robić dla was. W ten sposób pozbędziemy się tego fikcyjnego Boga, jednego z tych fikcyjnych bogów, jakim są fiducjalne pieniądze, bez których ci skorumpowani urzędnicy, tak jak powiedziałem, nie nasi, ale na naszych urzędach, oddają się tutaj bez reszty i dlatego wykonują, jak powiedział Pinokio, polecenia kogoś za granicy. No obecnie prawdopodobnie jest to ten cesarz, ale ten cesarz, jak wiecie, w różnych okresach Rzymu czasami był parlament, czasami nie było parlamentu. No na pewno ten na pewno by nie miał parlamentu, chociaż stworzył własny, te World Economic Forum, ale niemniej nikt chyba nie wątpi w to, że taki pajac, plagiator z takim pochodzeniem jeszcze jak jego, on nie może być tym głównym. I teraz kto nim jest, kto pociąga za sznurki tego gościa, o tym w dzisiejszym odcinku.
I zaczynamy tutaj od przedstawienia programu całego serialu, ponieważ jest to dosyć no, zakrawa na kilka odcinków co najmniej. I dlatego ten film będzie kolejnym z serii. I jest to narzędzia do przebudzenia ludzkości z globalistycznego programu narzucania światowej tyranii. I bardzo proszę, aby ten film udostępniać jak najszerzej. Nie roszczę sobie żadnych praw autorskich, jak wielu takich podobnych do mnie autorów. Działam pro bono, więc tu nie ma żadnych ograniczeń. Proszę sobie pofolgować. Można go polecać na witrynie mojej lub ściągać i tam nadawać jako własny. Rzecz nie w tym, kto tutaj to przygotował. Ważne, żeby się rozeszły wici po całym społeczeństwie. To powinno przebudzić wielu i taki jest cel tego, co powiem dalej. Dominacja nad światem. Oficjalny program dominacji nad światem przez Światowe Forum Ekonomiczne, Światową Organizację Zdrowia, Organizację Narodów Zjednoczonych i ich globalistycznych sojuszników, to jest Bank Światowy, IMF, BIS, czyli ten, wiecie, z Bazylei Bank, BlackRock i tym podobne. To największe zagrożenia dla ludzkości od zarania dziejów. I tak przelecimy po wielu tematach. Pierwszym będzie Światowe Demaskowanie Organizacji Narodów Zjednoczonych. Agenda Światowa Dominacji przez Światowe Forum Ekonomiczne to jest drugi punkt. Trzeci, jak Bill Gates funkcjonuje jako prawdziwy światowy dyktator. Czwarty punkt, jakim się zajmiemy, będzie Światowa Organizacja Zdrowia, jest jednym rządem światowym. Piąty, jak jest cały świat własnością jednej korporacji. Jak to w ogóle się stało, jak to możliwe i co to za korporacja? Kto stoi za agendą dominacji nad światem? Siódmy to będzie, jak rządy wykorzystują manipulację psychologiczną do zmiany ludzkich zachowań. Cyfrowa waluta banku centralnego stwarza bezprecedensowe możliwości dla tyranii. To jest punkt ósmy naszego programu, przez który się przelecę przez kilka odcinków. I dziewiąty będzie, jak poradzili sobie z pandemią David Icke. Tutaj ciekawa postać, znacie doskonale. No i tutaj udzielił kilku rad, które się pokrywają z niektórymi tutaj fachowymi wskazaniami znaczących postaci w świecie medycznym, na całym świecie. No i kolejny punkt, Cry for Freedom. Dlaczego cyborgi nie uratują świata? Ostatnie zagadnienie, jedenasty punkt, czy zjesz sztuczne owady i syntetyczne mięso, aby w cudzysłów uratować planetę? Wiecie, z czego to jest zaczerpnięte. Chcą nam tutaj mięsko, żeby przypełzło na talerz samą. No więc agenda światowej dominacji przez Światowe Forum Ekonomiczne. Tutaj oczywiście jest jak najbardziej to znane wszystkim. Niemniej szczegóły, diabeł tkwi w szczegółach, jak to się mówi, i dlatego się tym zajęłem, bo pomyślałem, że dla zrozumienia całego obrazka potrzeba jest znać te szczegóły. I jest to dogłębny przegląd oficjalnego programu światowej dominacji Światowego Forum Ekonomicznego i jego sojuszników. To nie jest dla ludzi, którzy chcą powierzchownych postów, które tylko przelecą się, zadrapią powierzchnię problemu, ale jest przeznaczony dla tych, którzy chcą uzyskać właściwe zrozumienie tego, co zagraża ludzkości. Poświęcić trochę czasu należy na przesłuchanie tego nagrania do końca, obejrzenie też filmów, które będę polecał, z tym, że jeżeli chodzi o filmy, to tutaj dodam, że nie mogę ich nadawać u siebie, nawet częściowo, ponieważ od razu są
jakieś uwagi tutaj od YouTube'a do mnie, że nie mam praw, chociaż mam, akurat teraz mam do tych wszystkich filmów prawa, ale mimo to nie będę robił precedensu znowu tutaj jakieś wchodził tutaj w dyskusje jałowe z cenzurą YouTube'a, więc umieszczę je, mogę je ściągnąć, bo mam takie plenipotencje i umieścić ponownie. To samo, co ja proszę o swoje filmy, żeby z tym robić. Można to zrobić. I ja albo je umieszczę, albo podam linki w komentarzach sobie. Możecie zażyczyć, jak to zrobić dla was. Więc ja mogę je wrzucić na inny jakiś swój kanał do tego celu, żeby tam wrzucać jakieś takie właśnie, których nie jestem autorem rzeczy i wtedy tam będziecie mogli dostępnić, a ja wtedy będę miał linka, bo ponieważ one są na takich portalach, gdzie no, nie podaje się linka, nie można go odczytać w bezpośredni sposób. No więc albo je ściągnę i umieszczę gdzieś, bo pokazywać, tak jak powiedziałem, nie mogę, bo się tam czepiają od razu tych praw autorskich, chociaż je mam, to i tak są zgłaszane, no i są wykluczane, więc nie ma sensu w ten sposób robić. Zrobimy to tak, jak będziecie chcieli, albo ściągnę i umieszczę gdzie na innym kanale, w jednym miejscu i podam link do tego kanału, albo podam tylko linki i każdy sobie będzie sam to oglądał. No niestety filmy nie są wszystkie po polsku i nie będę ich tłumaczył, jest ich dużo, a jeszcze nie skończyłem tłumaczenia 12 dokumentów, które wam obiecałem, które czynią bezkarnymi tych urzędników nielojalnych nam. Mają niestety 12 dosyć obszernych dokumentów, które ich do tego upoważniają przez ich mocodawców. A kto jest tym mocodawcą, to tym właśnie nad tym się dzisiaj między innymi pochylimy i omówimy innych, wszystkich w sumie. No więc zaczniemy od tego, że mogą te filmy uratować życie twoje i twoich bliskich, więc są ważne, dlatego tyle tutaj na ten temat informacji podaję i polecam, żeby je zobaczyć, tak samo jak polecam wszystkie na witrynie, które są dedykowane książce, ten ostatni baton po prawej, książki, filmy z wiedzą, polecam te treści również, ubogacają naszą ogólną wiedzę w zakresie prawa morza, czyli również tego otoczenia, które, z którym dzisiaj mamy tutaj taki problem, że ktoś nam to wszystko robi i nie bardzo wszyscy jeszcze rozumieją dlaczego i kto to robi i w jaki sposób dokładnie, no i najważniejsze, jak się z tego wymiksować. Nic z tego, co powiem tutaj w tym serialu, nie jest teorią spiskową, ponieważ na wszystkie informacje mam bogate źródła. No, poza tym z wieloma się zgodzicie, bo sami to obserwujecie. Przedstawiono tutaj liczne dowody w postaci zarówno filmów dokumentalnych, innych autorów, ale też dokumentów w moim posiadaniu w formie PDF-ów tutaj od, no, od różnych organizacji międzynarodowych, którzy też tak jak ja pro bono działają dla swoich społeczeństw. No i oczywiście jest kilka dokumentów do pobrania. No niestety znowu tłumaczenia będą dostępne, ale w kolejce jakieś tam muszę to robić. No więc jeszcze tam te 12 połowę gdzieś zrobiłem, z tych 12 jeszcze mi 6 zostało. No więc to jeszcze potrwa, zanim to wszystko spełnię, co obiecałem, bo pracy jest dosyć sporo, a doba się przez to nie wydłużyła. Także zrzuty z ekranu, do dzisiaj jakieś tam dokumenty codziennie się dostaje, więc to wszystko gromadzę dla was, tłumaczę w miarę czasu. No i generalnie sprawdzam w innych źródłach jeszcze te informacje, żeby nie szerzyć jakiegoś tutaj dezinformacji. No więc akurat te tutaj w tym odcinkach będą teraz sprawdzone w tym serialu. Ja zanim to tutaj przygotowałem pierwszy odcinek, to już to wszystko sprawdziłem, żeby to było nie takie
że sobie do szuflady zrobiłem. No więc sprawdziłem swoim sposobem szybkim w innych miejscach i teorie się tutaj zgadzają, chociaż niektórzy nazywają to właśnie jakimiś tam teoriami spiskowymi, ale jak wiecie, tylko takie się sprawdzają. No i pierwsze takie pytanie, czy rzeczywiście istnieje plan dominacji nad światem, czy też jest to tylko głupia teoria spiskowa? No, odpowiedź znajdujemy patrząc na historię świata. Od zarania dziejów rządni władzy szaleńcy próbowali przejąć kontrolę nad całym światem. Faraonowie egipscy, cesarze azjatyccy, europejscy watażkowie, cesarze rzymscy, rosyjscy carowie i brytyjscy królowie prowadzili nieustanne wojny, próbując zdobyć absolutną władzę nad resztą ludzkości. Jedno światowe imperium następowało po drugim. Imperia asyryjskie, babilońskie, perskie, rzymskie, chińskie, hiszpańskie, brytyjskie miały jeden cel – podbić narody i, jeśli to możliwe, zapanować nad całym światem. Odwieczne pragnienie dominacji nad światem jest jedną z najbardziej podstawowych rzeczywistości w całej historii ludzkości. Jednak wielu ludzi w naszych czasach zostało przekonanych, że mroczne pragnienie rządzenia światem w jakiś cudowny sposób zniknęło. Jeśli próbujesz ostrzec ich o obecnym problemie i programie dominacji nad światem, śmieją się głośno i nazywają cię teoretykiem spisku. No, słucham tego, takich epitetów często. No, oczywiście w przeszłości świat zawsze był zagrożony przez rządnych władzy szaleńców, ale z pewnością tak już nie jest dzisiaj, odpowiadają. No, niestety, to sposób myślenia sygnalizuje niepokojącą ignorancję, ponieważ odwieczna diaboliczna rządza uzyskania całkowitej kontroli nad każdym aspektem świata jest dzisiaj bardziej żywa i niebezpieczna niż kiedykolwiek wcześniej. W przeszłości najazdy na inne narody były trudne. Żelazo ścierało się z żelazem, a na każdy wybuch odpowiedź padała natychmiast i była jeszcze głośniejsza. Dziś gra się zmieniła. Aby podbić świat, nie są już potrzebne miecze i włócznie, pistolety i rakiety. Wszystko, co najeźdźcy muszą zrobić, to powiedzieć światu, że grozi im straszne niebezpieczeństwo. A większość ludzi natychmiast zrzeknie się wszystkich swoich praw i wolności, aby, cytuję, być bezpiecznym. Ich zdaniem oczywiście. Dzieje się tak dlatego, że strach jest najpotężniejszą ludzką emocją, którą można wykorzystać do kontrolowania ludzi. Kiedy ludzie odczuwają silny strach, zrobią dosłownie wszystko, aby znaleźć bezpieczeństwo. Wielu podda się nawet intruzowi, który zażąda od nich rezygnacji z praw i wolności. Gdy będziesz w stanie zasiać wielki strach w populacji, będziesz mógł z łatwością ją podbijać i kontrolować. Jak media informacyjne wywołują strach, aby kontrolować społeczeństwo? Najskuteczniejszym sposobem zastraszenia opinii publicznej jest korzystanie z mediów informacyjnych. Dzięki wiadomościom możesz dokładnie kontrolować, co opinia publiczna myśli i w co wierzy. Synonimem mediów informacyjnych jest kontrola umysłu. To zasadniczo to samo. Wiadomości kontrolują umysły ludzi. Większość ludzi bezmyślnie wierzy, że wszystko, co usłyszą w wiadomościach, jest prawdą. Jeśli ludzie usłyszą w wiadomościach, że zbliża się coś strasznie niebezpiecznego, a wszyscy powinni się bardzo, bardzo bać, większość uwierzy w to i zacznie drżeć ze strachu. Dlaczego? Bo obserwują to, w cudzysłowie, wielkie niebezpieczeństwo na własne oczy. Nie,
Nie o to chodzi. Nic w życiu osobistym nie wskazuje na to, że są w niebezpieczeństwie. Jedynym powodem, dla którego zaczynają drżeć ze strachu, jest to, że bezmyślnie wierzą w wiadomości. Wiadomości mają moc kontrolowania ludzi w ich najgłębszych emocjach. Weźmy na przykład COVID. Chorobę, której wskaźnik przeżywalności wynosi 99,7%, podobnie jak grypa sezonowa. Zasadniczo jest to ten sam patogen, koronawirus. Na świecie jest wiele koronawirusów i nikt nigdy się tym nie przejmował. Każdego roku na grypę umierały miliony ludzi na całym świecie i to się nie zmieniło. To część życia. Osoby ze słabym układem odpornościowym i złym ogólnym stanem zdrowia są poddane na wszelkiego rodzaju choroby. No, łatwa zapadalność na te choroby wiąże się z tym właśnie osłabieniem tego własnego systemu dedykowanego lekarza, immunologicznego systemu odporności, który został przez nas albo wyłączony, albo rozregulowany poprzez niewłaściwe nawyki, na przykład żywieniowe, czy brak ruchu, świeżego powietrza i typ, no, etc. To są takie wiedzy od mamy, którą jeszcze wszyscy mamy. Gdy byliśmy dziećmi, bynajmniej ja tak miałem. No i generalnie sama ta informacja, że coś jest niebezpieczne, paraliżuje, obezwładnia i oddajemy tutaj wszystkie swoje przywileje ciężko wywalczone przez lata. Po prostu tylko dlatego, że ktoś powiedział jedna pani, drugiej pani, no a ta pani to oczywiście z telewizji, no więc jak z telewizji, to na pewno prawda, tylko prawda i jedyna prawda. No i tak to właśnie zapewniają nam bezpieczeństwo poprzez ostrzeganie, a reszta sama się dzieje, jest taką samospełniającą się przepowiednią. I tutaj taka tuba propagandowa i film jednocześnie, Bastet, przedstawia, mam tu przygotowane jeden z tych, co przedstawiałem, przedstawia ten film wyznanie zamordowanego doktora Udo Ulfokotte. Udo Ulfokotte. Redaktora jednej z największych europejskich gazet, który przed śmiercią wyznał przed kamerą, że on i dziennikarze na całym świecie są przekupywani, by zawsze kłamać publicznie i nigdy nie mówić prawdy. Udo Ulfokte był autorem kilku bestsellerów, napisał kilka książek, jedna z nich, tutaj takie wolne moje tłumaczenie, bo tytuł dosłownie, słowo do słowa by nie miał sensu w naszym języku, Prostytutki wylansowane i opłacone przez CIA, dwukropek, zawodowe wyznanie dziennikarza. Ta niesamowita książka, tłumaczę ją też dla Was, bo jest warta tego, ale to będzie taki obieg poza wszystkim, dlatego że fragmenty jej znalazłem w innych, on tam udostępniał i spadkobiercy po nim tam udostępniali. I to będzie takie tłumaczenie tych fragmentów znaczących, które były rozsyłane do wydania takich opinii zwanych potocznie takimi cenzurkami po prostu, bo to nie jest taka książka stricte jakaś naukowa, ale o tym charakterze trochę beletrystyka, ale oparta na bogatej faktografii i jest recenzowana właśnie jako taka bardzo wiarygodna. No, eBay 5 gwiazdek dał tym recenzjom, więc bardzo wiarygodna sytuacja. No, też sam nakład, jak gdyby. No, ja nawet nie mogę sobie pomarzyć we śnie o takim. No, ale 1,5 miliona egzemplarzy tylko w Niemczech tej książki się rozeszło. Angielski przekład wszystko wskazuje na to, że pobije tę liczbę. Na polski niestety nie jest tłumaczona, nikt się nie zgłosił. No to nie dziwi mnie to po moich tutaj perturbacjach z wydaniem i z dystrybucją własnych książek, to się nie dziwię.
że tego tym bardziej nie chcieli pokazać. No na polski nie jest tłumaczona, bo u nas pelikany łykają kamienie za dobre jedzenie. No to jest taka zależność i to w ogóle mnie nie dziwi. Tutaj gdzieś miałem tego gościa. Tutaj go nie widzę, ale ja go zaraz wam pokażę, bo mam jego fotografię, z tym, że mi tutaj się to zagubiło. W akcji oczywiście wszystko ginie w akcji, ale ja to gdzieś tu mam. A. Tak, już blisko, sekundę, przepraszam, ale zawsze coś nie halo mam z tymi zdjęciami ciągle. Ale znajdę, bo mam tutaj przed sobą tylko, o, to jest ten gość, to jest ten gostek. To jest ten gość. Także tutaj mamy autora tych bestsellerów. Udo Ulfokte. Udo Ulfokte, nieżyjący doktor prawa, redaktor jednej z największych europejskich gazet w swoim czasie, no i autor licznych bestsellerów, którzy no, przez 25 lat uprawiał ten zawód redaktora i takiego felietonisty. Uznany autor, nagradzany wielokrotnie, w końcu zamordowany właśnie za te swoje wypowiedzi, kiedy przyznał, że przez całe swoje życie był przekupywany, tak jak inni. Powiedział przez kogo, powiedział za ile i nakazano mu kłamać, kłamać i nigdy nie mówić prawdy. I to gościa w końcu zabiło. Jest film znowu. Jeden tutaj kolejny film o nim i z nim w roli głównej, polecam, też podam link lub ściągnę i opublikuję, tak jak podacie mi tutaj w komentarzach. To jest taki właśnie jeden z tych filmów, Bastet, co powiedziałem, to jest czołówka z tego filmu. I tutaj muszę powiedzieć, że polecam naprawdę, no, podaję kuchnię. Tutaj autorzy podają kuchnię, jak dochodzi do tych wszystkich przekupstw. No, dzisiaj sprawy się uprościły nieco, ponieważ dzisiaj oni dostają to już w większości przypadków, w znakomitej większości, w 95% dostają to już jako polecenie służbowe, ponieważ te media, które to publikowały, gdzie on pracował na przykład, one zostały wszystkie skupione. Są w jednych rękach praktycznie, w tym samym, co cała reszta innych gadżetów światowych. No i tutaj, jak się tutaj zadeklarujecie, że będziecie chcieli to ściągnięte mieć, żeby w linku było, to będzie, a jak nie, to opublikuję gdzieś tutaj na jakimś innym kanale, żeby to było w jednym miejscu, ponieważ one są rzeczywiście dużo wnoszą. U siebie ich nie będę publikował, bo nie są tłumaczone. Ja ich nie będę tłumaczył z kolei, bo mam mnóstwo dla was dokumentów do tłumaczenia światowych, takich bezpośrednio do życia, a tą wiedzę wam przekazuję w naszym języku. To już tutaj jakieś źródło jego jest. Nie będzie tak, że nikt nic nie będzie wiedział. Ale tak jak mówię, no doba jest tylko dobą i w dalszym ciągu ma tylko 24 godziny, pomimo że tych zadań mi przybywa. Staram się tutaj wykorzystać ten czas jak najlepiej, według swojego uznania jak najlepiej. To znaczy to, co bardziej takie bliskie ciało, koszula bliska ciało, to w pierwszym rzędzie takie rzeczy robię. No i wracając do rzeczy, ponieważ media informacyjne mają niesamowitą zdolność manipulowania umysłami, emocjami i zachowaniem mas, przestępcze podmioty finansowe skupiły się na zostaniu wyłącznymi właścicielami wszystkich mediów informacyjnych na całym świecie. To pozwala im w pełni kierować większością światowej populacji, która nie ma pojęcia, że gra się nimi przez cały dzień.
Nagrałem swego czasu, pamiętacie, już tam będzie za 2 miesiące, może około, taki film, gdy omówiłem o Towarzystwie Pielgrzymów i Tavistock Institute i ich wpływem na wszelkie informacje publikowane na świecie. No to jest oczywiście, to są właśnie ci tutaj. Oni za tym wszystkim stoją, w dalszym ciągu tam mieszają. To Towarzystwo Pielgrzymów ma 120 lat i dopiero w ubiegłym roku odkryłem, że coś takiego istnieje, pomimo że w drugiej części opisałem prawie, jak się okazuje, prawie wszystkie takie organizacje, to tą jedną, jak gdyby nie miałem o niej informacji, w ogóle świadomości, że istnieje. I wpadłem na to właśnie przy okazji, jak ujawniłem, że Instytut Patentowy w Stanach Zjednoczonych należy do Korony Brytyjskiej, a jest to źródło informacji warte po prostu biliony. Warte biliony, oczywiście w sensie kradzieży tych intelektualnych dóbr. I to się dzieje. I są firmy należące do różnych takich właśnie wielkich korporacji, no, zarządzanych najczęściej przez tą nację właśnie taką loczków, tych takich ładnie ufryzowanych. No i tutaj konkrety są, tutaj znam, ale nie będę tutaj wymieniał tutaj z nazw, nie będę im robił żadnej reklamy. Natomiast no, trzeba stwierdzić, że fakt ma miejsce, bo to jest po prostu właśnie jeden z tych elementów przechwytywania dóbr intelektualnych w niegodziwy sposób. No i tutaj oglądalność właśnie mediów z tego powodu dla zmylenia przeciwnika, alternatywne media na przykład jak YouTube jest odwrotnie proporcjonalna do mainstreamowej papki, czyli czym więcej głupot i takich infantylnych jakichś informacji nie mających żadnego znaczenia, tym większa oglądalność, taka prawidłowość, jest taki algorytm widocznie. Natomiast czym więcej merytoryki, czym więcej wartościowych wiadomości ratujących zdrowie, życie i tym podobne, tym oglądalność mniejsza. No, są tacy jak ja, że tam na przykład jeszcze usuwają, blokują, jakieś ataki hakerskie znowu miałem ostatnio, ale mój komputer do pracy nie ma internetu, więc nie ma takiej możliwości. A ten do zabawy to owszem ma, ale tutaj tam nic nie ma, mogą sobie tam co kraść, co tam chcą. Jest zabezpieczony, ale i tak się włamują, próbują cały czas. Jest preferowana i ponad tutaj rzetelny przekaz nie ma jak gdyby no, potwierdzenia, w oglądalności, ja czasami więcej łapek obserwowałem u siebie do góry niż oglądalności miałem. To jest taki dowód. No. Prostytucja i korupcja w polskojęzycznych mediach jest dużo większa niż gdziekolwiek indziej na świecie. Popyt i podaż na kłamstwa kształtują cenę dezinformacji, dlatego Polacy są tak zaczadzeni, że kilofem nie rozbijesz tego betonu. No właśnie dlatego, bo wszyscy zbyt dużo pracują. Tak nam to ten Bizel ustawił, te procenty do ceny i do zarobków, że doba za krótka i już nie ma czasu na ponowną edukację, więc się posiłkują ludzie tutaj właśnie wiadomościami z tego szkiełka kolorowego w domu. No i są po prostu, to jest jak narkotyk z trucizną, tylko tyle, że do potęgi. Bardzo skondensowane te kłamstwa są. No i w najbliższych odcinkach właśnie dużo o tym powiem i pokażę, jak oni to robią. Często wykorzystując zdjęcia z innych wydarzeń, z innych na przykład tam jakichś takich kinetycznych wydarzeń sprzed laty, pokazują jako dzisiejsze tutaj u sąsiadów. No i tam narracja oczywiście jest do tego dopasowana. Wiele z tych faktów znacie. Ja je tylko pozbierałem, ułożyłem puzzle jak zwykle, więc to pokażę, bo to jest takie, jak to się zgromadzi w jednym miejscu, no to jest to widoczne. No, doskonałym przykładem jest ogólnoświatowe oburzenie wojną na Ukrainie. Przez dziesięciolecia Stany Zjednoczone najeżdżały dziesiątki krajów,
w znacznie bardziej przerażający sposób niż robi to Rosja. Wystarczy spojrzeć na tutaj mapkę pokazującą wszystkie narody, z którymi Stany Zjednoczone prowadziły wojnę. Proszę bardzo. Jak wiecie z pierwszej części Prawa Morza, oni przez 96 swojej historii czasu byli w stanie wojny, stąd nawet zapomnieli, jak wygląda ich flaga na czas pokoju. Tą, którą sobie wieszają przed domem codziennie, wciągając na maszt, uważali, że są patriotami, a to jest objaw tego, te wciąganie. No ale ta flaga okazała się piracka, także oni manifestowali miłość do pokoju piracką flagą, nie mając świadomości, że ich na czas pokoju jest inna, ze względu na to, że tylko przez kilka procent swojej historii byli w stanie pokoju, a pozostały czas spędzili na wojnach i to nie, jednym, nie z jednym, a czasami z kilkoma krajami jednocześnie. No i żadnego halo nikt z tego powodu nie robił. Natomiast Stany Zjednoczone zrzuciły ponad 300 tysięcy bomb, głównie na ludność cywilną, i zniszczyły życie milionów ludzi na całym świecie. Czy kogoś to obchodziło? Nie bardzo. Nikt nie wywieszał flag najechanych narodów na swoich werandach i domach, i dachach, i samochodach, jak my to dzisiaj robimy, ani nie umieszczał barw tych narodów na swojej stronie internetowej, ani w mediach społecznościowych. Nikogo to nie obchodziło, ani trochę. Dlaczego więc na całym świecie panuje takie oburzenie w związku z Ukrainą? Ponieważ media każą nam być wściekłymi, grają na naszych emocjach, kierują naszymi opiniami i kontrolują nasze działania, tak jak nikt nie jest tego świadomym. Oto jak łatwe stało się przejęcie kontroli nad światem. Po prostu wyemituj coś w wiadomościach, a ludzkość padnie ci do stóp, spełniając każde twoje życzenie. Cytuję. Czy mamy się strasznie bać? O panie wiadomości? Będziemy. Czy musimy kogoś nienawidzieć? Na pewno będziemy. Czy powinniśmy wstrzykiwać naszym dzieciom koktajl nieujawnionych substancji? Och, wielki i potężnie, panie wiadomości, panie telewizorze, chociaż będziemy się wahać, to zrobimy to dla ciebie. Jesteśmy przekonani, że to prawda i masz rację. Bóg wiadomości rządzi nimi wszystkimi. Tak to niestety jest. Król wiadomości, dziennik wieczorny, taki czy inny, tak jak powiedziałem, nie ma znaczenia rodzaj, nazwa tego przekaziora, ponieważ wszystkie należą do jednego dzisiaj, do tych samych rąk, więc po prostu wyplute jest to, przerzute i podane na tacy, jak ten robalec, który mamy jeść. I to wszystko jest na kolejnym filmie, który mam tutaj, ale wam go podam właśnie w formie, jaką sobie zażyczycie. Linka bądź ściągnę i opublikuję ponownie, jak prosili autorzy. Monopol, taki tytuł tego filmu, ujawnia, jak wszystkie media informacyjne na całym świecie są własnością garstki ludzi, którzy są również właścicielami praktycznie wszystkiego innego na świecie. Mediów społecznościowych, technologii, opieki zdrowotnej, przemysłu spożywczego, itp., itd., etc. Więc jaki jest najwyższy poziom prania mózgu? Takie pytanie sobie postawili niektórzy twórcy zajmujący się podobnie jak ja tym samym tematem. No i słuchajcie, rozbawieni do łez, po prostu obnażają wszystkie dane, jakie zebrali, chociaż żadna rządza dominacji nad światem nie była wspólnym tematem w całości historii ludzkości. Dzisiaj kontrola umysłu osiągnęła tak najwyższy poziom, że wielu nawet nie wierzy, że istnieje plan rządzenia światem. Ha, ha, ha. To teoria spiskowa, powtarzają.
powtarzają głośno i bezmyślnie, powtarzając to każdego dnia i przy wielu rozmowach to osobiście słyszałem i zapewne nie byłem odosobniony w tym, znacie to pewnie też. No i głównie wierzą oczywiście w to, co powiedział im Lord of the News, pan od informacji, pan z dziennika, pan w telewizji, pani w telewizji. No takie właśnie mają tutaj źródła i dlatego są tak właśnie skołowani. Jak ktoś coś na jakiś czas powie innego, no to oczywiście to budzi ich sprzeciw, choćby było no, takie namacalne bardzo, to potrafią wcisnąć, że można mieć coś bez objawów, albo objawy, które są ignorowane, no to się kończy tak jak z samochodem. Jak się lampkę żółtą wykręci i czerwoną, to później od razu jest ten efekt końcowy, kiedy silnik zatarty, stoimy i to już jest raczej koniec tego pojazdu. Ci, którzy znają historię, są oszołomieni takim przejawem ignorancji, ale jest to postrzeganie większości społeczeństwa. Spróbuj wyjaśnić, jak potężni ludzie z nieograniczonymi zasobami finansowymi planują zdominować świat. A wielu spojrzy na ciebie pustym wzrokiem, szklanymi oczami, oczyma, tak jakbyś właśnie twierdził, że księżyc to gigantyczna kula lodów waniliowych. No to faktycznie, gdzie niektórzy, którzy nie odrywają się od tego telefonu i tych innych mediów społecznościowych czy telewizora, no są rzeczywiście zakręceni jak baranie rogi i trudno ich do czegokolwiek oderwać i do czegokolwiek i cośkolwiek nowego, innego powiedzieć do nich niż tam otrzymują w formie tej papki przerzutej. No więc pytanie, kim są dzisiejsi faraonowie? Oczywiście tutaj cytat, faraonowie. Kim są ci faraonowie, którzy pragną dominacji nad światem? Kim są ci właśnie ludzie, którzy są tak potężni jak dawni faraonowie? No tutaj wiadomo, dzisiaj się nam jawi ten World Economic Forum, no ale wiemy też, że nasz świat cierpiał w przeszłości pod okrutnym uciskiem bezlitosnych cesarzy. Ale kim są dzisiejsi tyrani pragnący całkowitej kontroli nad światem? Innymi słowy, kim są faraonowie naszych czasów? Istnieją dwie odpowiedzi na to pytanie. Prosta wersja i bardziej złożona. Prostą odpowiedzią jest to, że pozornie wiodącym podmiotem dążącym do dominacji nad światem jest Światowe Forum Ekonomiczne. Światowe Forum Ekonomiczne gromadzi pod swoimi skrzydłami najbardziej wpływowych ludzi na świecie, od prezenterów i ministrów po prezesów największych korporacji. Podczas dorocznej konferencji w Davos dyskutują o przyszłości naszego świata i opracowują strategię, w jaki sposób mogą kierować ludzkością w pożądanym przez nich kierunku. Jako założyciel Światowego Forum Ekonomicznego Klaus Schwab uwielbia wykrzykiwać: kształtujemy przyszłość świata. To jest taki cytat z niego: kształtujemy przyszłość świata. Verstanden Sie? Nie będziesz miał nic i będziesz szczęśliwy, wiadomo. Całe ich podejmowane decyzje odbywają się całkowicie poza jakąkolwiek formą demokracji. Głos ludzkości się dla nich zupełnie, ale to zupełnie nie liczy. Tu mam kolejne zdjęcie właśnie jak sobie, ach, nie mam go zaś, gdzieś tu będę miał, jak oni tutaj sobie debatują. O tutaj. Tutaj sobie debatują. I oni tam sobie debatują. Nikt z tych ludzi nie jest z wyboru, nie pochodzi żadnego demokratycznego. Więc zobaczcie, jaka ściema z tą demokracją. Wszystkie kraje demokratyczne, a żadna
z tych tutaj gadających głów nie jest demokratycznie wybrana i oni potem przywożą to do swoich krajów, co tutaj ustalą, i tym demokratycznym, w cudzysłowie, z namaszczenia oczywiście ich, oni po prostu to przekazują nam. Także my już, to już jest przerzutę wtedy po raz trzeci. No to jak dobra kawa, wiecie, taka najlepszy gatunek to jest z odchodów takiego zwierzęcia jednego i to powinno wam coś powiedzieć, tak? Także to już zostało też 3 razy przerzute i ona jest wtedy najdroższa. Tak bynajmniej twierdzą krytycy kawy. Ja tego nie potwierdzam, choć też lubię ten napój i używam, to oni oczywiście twierdzą, że tamta jest najlepsza, bo to trzeba wydłubać skupy te ziarenko już przerzute. No. I tutaj Światowe Forum Ekonomiczne kontroluje Organizację Narodów Zjednoczonych, Światową Organizację Zdrowia i wiele innych organizacji globalistycznych. Wykorzystuje wyrafinowane metody kontroli umysłu i manipulacji, aby przekonać miliarderów, milionerów, dyrektorów generalnych, polityków, media informacyjne, celebrytów i tym podobne do realizacji ich programu. Poprzez wyrafinowane mechanizmy oszustw wyborczych pozycjonują światowych liderów w polityce, a swoimi ogromnymi zasobami finansowymi są w stanie określić kierunek liczby zdrowia, biznesu, służby zdrowia, rządów, finansów i tym podobne, etc. Ich oficjalne programy dominacji nad światem mają różne nazwy. Wielki Reset, Great Reset znacie. Agenda 2030, Agenda 21, Odbuduj lepiej i tak dalej. Chociaż nikt nie wybrał Światowego Forum Ekonomicznego, a i nawet o niego nie prosił, wyznaczyli sobie pozycję Boga tego świata, rządzącego rządami na całym świecie, mówiącego całej ludzkości, co ma zrobić, o czym za nich decydują i decydującego na przyszłość dla nas wszystkich jakichś postulatów. No, wymyślają niestworzone rzeczy i twierdzą, że tak ludzie chcą. No, a jak nie sami ludzie, to kiedyś mówili, że Bóg tak chciał, więc te religie były bardziej takie jeszcze krwawe, one do dzisiaj są krwawe, ale w inny sposób. Dzisiaj mordują te dzieci i tam zjadają pedofile i tak dalej. No a kiedyś zafundowali nam te wielkie atrakcje, jak ciemne wieki średniowiecza, inkwizycje i takie tam różne, no to wiecie, palili na stosach, sadyści tam mieli, no, frajdę, bo sobie mordowali na oczach innych przerażonych nieszczęśników. No i taka ta religia zawsze była, w ten sposób sama powstała i w ten sposób jest do dzisiaj tutaj zjadane to ciało tego ich Boga, popijana krew. No, obrzydliwość to za mało powiedziane. No i to się skończy właśnie w kolejnym pokoleniu takimi tutaj no, socjopatycznymi zachowaniami tych degeneratów w którymś pokoleniu, no ale powiemy o szczegółach później, także nie będę teraz tutaj dłużej już się poddawał tej krytyce, ale no, trzeba wspomnieć, bo po prostu nie sposób nie wspomnieć, o tak bym powiedział. No więc moja przełomowa, bardzo odkrywcza monografia przedstawia między innymi sekrety Narodów Zjednoczonych. Pokazuje, w jaki sposób miliarderzy Światowego Forum Ekonomicznego kontrolują Organizację Narodów Zjednoczonych i wykorzystują ją do realizacji swojego programu dominacji nad światem. Książka ta mojego autorstwa jest bestsellerem, ale 90% Polaków nie słyszało o niej i nie wie, i nie dowie się nigdy zapewne. No i to jest wielka ich strata, dlatego że dowiedzieliby się na czas, że wszyscy, którzy zmarli i jeszcze odejdą, mogli dzięki tej książce przeżyć i żyć dalej, będąc wśród nas. Niestety nie było im dane dowiedzieć się o tym właśnie z powodu tego, że dystrybucję sam muszę tutaj prowadzić, tak jak i wydawnictwo, bo nikt tego się nie chciał podjąć,
a wręcz odwrotnie, jeszcze miałem problemów mnóstwo. Stąd nagrałem parę filmów takich wyrażających moją euforię, kiedy w końcu mi się udało do tego dopiąć, że wyszła drukiem. No a ma tą moc właśnie uratowania 7,5 miliarda świata, bo mówi, jak się wymiksować z tych agent wszystkich. No i jakoś nie wiem dlaczego, ale no, nie cieszy się zbytnią popularnością. W pierwszej części Prawa Morza można przeczytać zeznania byłego dyrektora wykonawczego, który pracował w ONZ przez 2 dekady i ujawnił, co naprawdę dzieje się w tej instytucji i w jaki jest ich prawdziwy program tych nietykalnych właśnie władców świata. I to jest właśnie ta przyczyna, że oni, słuchajcie, tutaj te drapacze chmury, City of London na obrazku, mały obszar o powierzchni 1 mili kwadratowej, czyli suwerenne państwo w ramach Wielkiego Londynu. Nie podlegają rządowi Wielkiej Brytanii ani koronie brytyjskiej, ale rządzą nimi. Ale rządzą nimi, słuchajcie, to jest, nie ma murów, są tam dalej, jest to jeszcze 0,5 mili, tam jest ten Temple Bar. Co to jest bar i Temple Bar, to na witrynie za for free możecie tam poczytać sobie, co to takiego jest. No tam są te wszystkie sądy i te wszystkie niegodziwości, które ufundował na mnie jaki Rothschild i ufundował te uniwersytety prawa i tylko ci, co skończyli te uniwersytety, mogli zajmować się w ówczesnym świecie prawem. W świecie dlatego, bo to był czas właśnie, kiedy Wielka Brytania, a jeszcze Anglia wcześniej, były tymi hegemonami świata. Ich flota panowała na oceanach i te wszystkie kolonie, do dzisiaj będące własnością właśnie korony, jeszcze Elżbieta tam to jakoś ogarniała, a ten jej Karolek to same faux pas popełnia jedno po drugim. No i taki jest generalnie chłopiec na posiłki, na posyłki dla tych tam Rothschildów wszystkich. No i w kieszeni dalej siedzą u nich i tak dalej. Także odpowiadając dalej na pytanie, kim są dzisiejsi faraonowie, cesarze i carowie, którzy dążą do dominacji nad światem, jak powiedziałem, Światowe Forum Ekonomiczne jest łatwą odpowiedzią, ponieważ są oni jedynie aktorami na widocznej scenie światowego teatru, są jednak kontrolowane przez znacznie potężniejsze podmioty, które strategicznie decydują się na działanie całkowicie poza świadomością opinii publicznej. Ukrywając się i działając wyłącznie z cienia, są w stanie manipulować wszystkim, co dzieje się na widzialnej scenie światowego teatru. Opowiedziałem to w drugiej części Prawa Morza, w pierwszej polskojęzycznej książce z tego obszaru wiedzy. Polecam. Do dostania na witrynie pod adresem tej samej co tytuł jesteś człowiekiem, nie osobą.pl. Dalej intuicyjnie zabrniecie tam i możecie ją dostać. Autonomiczne zasoby finansowe wymienianych w książce organizacji pozwalają im rozszerzyć macki wpływów na każdy aspekt społeczeństwa. Mimo że książka wyszła ponad rok temu, niewielu wie, jak już wspominałem, o tym, co się dzisiaj dzieje. Jeszcze mniej rozumie to, co się dzieje. Prawie nikt nie wie, co będzie dalej i zupełnie nikt nie wie, jak się przed tym bronić, wymiksować i zapewnić bezpieczne, dostatnie życie w przyszłości sobie, swojej rodzinie, swojemu rodowi, narodowi. Książka tłumaczona jest obecnie na 8 języków, ale w Polsce jest już od roku i jest jedynie znana może, nie wiem, w procentach ile by to było, ale w każdym razie na palcach nie więcej niż 5% ma o niej jakie takie pojęcie, że coś takiego słyszała albo ma już. Ale to także to jest jakieś tam przecinkowe historie. No ona jest nazywana przeze mnie bestsellerem, bo dla mnie to była wielka sprawa, bo jest to moja pierwsza książka. Niemniej, no porównując się tutaj z tym doskonałym Niemcem, Udo, którego tam wymieniałem,
No to nie mogę tutaj, to nie ta liga. Nikt nie chciał jej wydać ani dystrybuować, ale udało się. No i jest. No i co z tego wynika? No nic, wielkie nic. Ci, którzy pochłonęli ją szybko, nie zrozumieli. Ci, którzy dalej studiują, zakładki robią, nie przekazują tej wiedzy dalej. To się słabo rozchodzi. No więc to jest tak, ludzie padają z braku powietrza, a butla z tlenem leży obok i nikt po nią nie sięga. No to jest stopień po prostu wyprania mózgu tymi mediami, niemożnością przebicia się nawet tutaj w tych internetowych mediach. Nie zniechęca mnie to, ale i nie motywuje. Brak motywacji jest wystarczająco zniechęcający. Staram się poprawić poziom wiedzy społeczeństwa i zachęcam do poznania własnej tożsamości narodowej i historii, również bezskutecznie. I tutaj nie jestem już sam z tym zagadnieniem, ale wszyscy mamy ten sam kłopot, którzy chcemy to niestety przekazać. Jesteśmy tutaj, no, spotykamy się z ostracyzmem, wyparciem, ponieważ te wykształciuchy właśnie miały tam gdzieś te mainstreamowe historie za pieniądze opowiadane, przekazane na czysty dysk i dalej już ten dysk jest zapełniony i nic nowego tam nie wchodzi. Ci na tych katedrach historii opłacani przez jodaszowe srebrniki, no niczego z tym nie robią. Mają po prostu zbyt dużo do stracenia. Emerytury, synekury, jakieś tam żony, kochanki, kredyty i tym podobne. Mają po 60 lat. Jak z nimi rozmawiam i gdzie ja pójdę, to mnie przyjmie. No tak, jest to dylemat. No i to jest dla nich wytłumaczenie, dlaczego sprzedają i produkują kolejne pokolenia po prostu z bezwartościową wiedzą o własnej tożsamości i historii. No i oczywiście nie możemy przez to korzystać z mądrości naszych przodków, nie mamy ich dumy, nie mamy ich po prostu godności. No jak Pinokio mówi, ktoś z nami kieruje nami z zagranicy, no a oni muszą wykonywać rozkazy obcych, wrogich nam mocarstw, ponieważ jest ponoć za późno, żeby być uczciwym i się wycofać, skoro się nie może czegoś zrobić, to się nie autoryzuje tego poprzez zostawanie i wykonywanie, tylko należy zamanifestować swoją odrębność od tego, a nie zasłaniać się, że to cytat. Żaden cytat, panie premierze, skoro pan jednak nie odszedł, dalej bierze pieniądze, a twierdził, że ma dosyć, a teraz jeszcze pan twierdzi, że ktoś nami kieruje z zagranicy i jest za późno, bo sprzedaje nas przemysł. To proszę go odbudować, odebrać, odkupić. No niech pan coś zrobi, niechże pan nie mówi, że się nic nie da zrobić i zostaje jednocześnie na stołku. Przecież to brak konsekwencji w pana działaniu. To jest podobnie bez sensu jak ci, którzy mówią, że kierują się prenaturalnym, a policjant mówi, dobra, dobra, daj dowód i oni dają. To jest identycznie. No mówi jedno, robi drugie. No i tak zwani władcy zagranicy są określani jako kabała. 1% często się mówi, że ten ludzi na świecie rządzi resztą. Albo że 13 satanistycznych linii krwi, tak zwani illuminati, elity tak zwane, no te królewskie, królewskie rody, tak zwana szalna szlachta, mafia hazarska, no i tak dalej można wymieniać wszystkie. Wymieniłem w drugiej części Prawa Morza, omówiłem je tam dokładnie, co pilniejsi już znają tę historię. Składają się ze starożytnych dynastii królewskich i przestępczych rodów, które sięgają setek, a nawet tysięcy lat wstecz. Aby dowiedzieć się więcej o tym nikczemnych rodzinach, kim są, skąd pochodzą, jak działają, polecam klasyczną pracę Fritza Springermana. Przetłumaczyłem już ją dla was, niedługo opublikuję. Blondies on the Illuminati. Chociaż w drugiej części Prawa Morza muszę powiedzieć, że też skorzystałem z tego źródła,
ale przytoczyłem też kilkadziesiąt innych. Już jest po polsku dostępna cały czas, także polecam. A ta wysoko ceniona praca przeze mnie, referencyjna, jest zaopatrzona, ta moja mam na myśli, nawet w dostępne do pobrania informacje ze stron internetowych CIA. Także tutaj tych, co krytykują spiskowe teorie dziejów, zainteresuje, bo to właśnie się sprawdza i dzisiaj niektóre fakty i te dokumenty właśnie, które tam będę rozdawał w Szczecinie, przypomnę, 12, to właśnie pochodzą ze stron CIA. Także bardzo wiarygodne źródło, bardzo dokumenty konkretne. Są też dowodem na to, że common law nie do końca u nas nie obowiązuje. Także mimo, że mamy te kontynentalne prawo nieprecedensowe, to precedensy na przykład w postaci wyroków Sądu Najwyższego, tak zwanego w Polsce, są, powiedzmy, na zasadzie incydentu, funkcjonują, póki nie są skodyfikowane w jakichś tam innych rejestrach, kodeksach, statutach i ustawach, etc. No więc jednak są takie tutaj przykłady, no i jest ich dużo więcej niż tak się potocznie uważa, właśnie je tam wymieniam. No i muszę powiedzieć, że jeśli Was to interesuje, to również dajcie znać w komentarzach, ponieważ klasyczne prace Blondies of Illuminati, mam trzy tomy Fritza Spickmana i są w tłumaczeniu takim, no niestety mam je w PDF-ie, także to wszystko będzie trwało. Mam trzy tomy i nie zawaham się mi użyć w każdym razie, jeżeli byście chcieli, to koniec w końcu znajdzie się czas dla nich też i znajdą się albo na witrynie, albo w innym miejscu tutaj, albo materiał z nich zrobię. Tak czy owak, no wracając tutaj do kwintesencji tej tutaj mojej dzisiejszej audycji, siedziby tych oligarchów znajdują się w tak zwanych suwerennych państwach. To jest cytat, suwerenne państwa. Takich jak City of London, District of Columbia i państwo watykańskie. Szeroko omówione, jak wiecie, w pierwszej części. Weźmy na przykład City of London, obszar powierzchni około 1 mili kwadratowej w sercu Londynu. Jak tutaj kolejna ilustracja nam pokaże, a tu jeszcze miałem ilustrację tego autora, którego polecałem i właśnie tego Fritza Springmana i mam jego właśnie trzy tomy i nad nimi właśnie o nich tutaj mówiłem. Nie, przepraszam, że od razu nie powiedziałem, pokazałem jak mówiłem, ale teraz nadrabiam i kolejna ilustracja dzisiejsza City of London. To jest ta część właśnie tutaj w kółku. Cały Londyn, jak widzicie, po horyzont, a tutaj tylko ten kawałeczek wyjęty jest spod prawa Anglii, pod praw Wielkiej Brytanii, nie podlega koronie i jest odwrotnie. Trzęsie całą wszystkimi wyspami i tymi koloniami, w sumie kilkunastoma krajami, miliony ludzi i to wszystko są stanowią ci ludzie do dzisiaj własność tej korony. Słuchajcie, to jest taka nomenklatura i taka kodyfikacja tego niesamowita. Są także, jak ktoś jest właścicielem kilkudziesięciu milionów ludzi, no to czy można powiedzieć, że nie jest system niewolniczym? No jest, a jak jest u nich, a im podlegała przez tyle lat Ameryka, to gdzie nie jest? No to jaka demokracja? Słuchajcie, nie dajcie się więcej nabijać w tą demokrację, bo to jest po prostu już, nawet nie śmieszy mnie, to już jest po prostu poniżej naszego poziomu. Także tutaj kolejna ilustracja pokazuje to, jak to na mapce wygląda. Więc City of London to jest ten kawałek, a tutaj jak widzicie w dużym obrazku końca nie widać całego Londynu. Także innym przykładem takiego suwerennego państwa jest Bank Rozrachunków Międzynarodowych Bizę z Bazylei, o którym w tej wieży nieraz go tam omawiałem, pokazywałem. Wielu z Was, co na prelekcje moje przychodzi, to wie. Też będą ciekawe ostatnie ruchy, jakie tam ze złotem zrobili. Słuchajcie, w Szczecinie, powiem 12, przypominam, bo tam naprawdę
będziecie wiedzieli, co ze złotem będzie dalej, co może się przełożyć na wasze oszczędności. Także zapraszam do Szczecina koniecznie. 12, jak powiedziałem, tam telefon na witrynie jest do organizatora. Proszę się zgłaszać, ilość miejsc tam jakaś jest ograniczona tą salą, którą on tam dysponuje, więc nie wiem, ale będę i będę miał dokumenty dla was, przypominam, który nadzoruje 50 banków centralnych. On nadzoruje dużo więcej, nie tylko 50, śmiało można powiedzieć 150, jak nie 200, wszystkie praktycznie są tam na nie wpływ. On nadzoruje te 50 tych największych, bo tam po prostu nie ma miejsca dla więcej, ale te mniejsze podlegają pod te większe i to należy tak czytać, że nie, że tam część nie podlega, podlegają wszystkie, tylko że dla wszystkich miejsc nie ma. Na przykład Republiki Nadbałtyckie w ogóle nie są tam reprezentowane. My jesteśmy, ale nie siedzimy w pierwszej ławce, tylko w trzeciej. No i to już jest, gdzie się siedzi, to się ma dostęp do różnych informacji. A jak tam ktoś nie jest w ogóle, dla mego miejsca nie ma, to tylko wie od takich splotek jak od nas. No, ale to nie znaczy, że jego bank tam gdzieś tam jakiegoś Litwy, Łotwy, Estonii, Burkina Faso czy innego małego kraju nie ma tutaj bizę na nich wpływ. Ma, ale po prostu no, pośredni, że tak powiem. Co jeszcze gorzej dla niego w sumie, bo mniej wie, co się będzie działo. No, niemniej wiem. Niemniej wie, dostaje dyrektywy i nie ma inaczej. Także są jednym z najpotężniejszych podmiotów finansowych na świecie, ciągnącym za kulisami wiele sznurków światowej dominacji. Aby pokazać, jak przestępcze są te suwerenne państwa, przyjrzyjmy się umowie o centrali z 1987 roku, która wynegocjowano ze Szwajcarską Radą Federalną, aby sformalizować specjalną pozycję Banku Rozrachunków Międzynarodowych. No i możecie poznać tą umowę, bo mam ją. Ściągnęłem, przetłumaczyłem już. Nie jest za bardzo długa. No ale oto kilka na przykład godnych uwagi artykułów z tego traktatu. Tutaj wyciągnąłem takie esencje, rodzynki. Pełna nienaruszalność wszystkich budynków BIS oraz gruntów pod nimi i wokół nich, należące od tego, kto jest ich właścicielem. Niezależnie od tego, kto jest ich właścicielem, nie można ingerować. Ich budynki są jak osobne państwa. Bagaż tych ludzi, co tam pracują, to słuchajcie, bardziej niż dyplomatyczny. Nie do zaglądnięcia, nawet do kanapki nie można zajrzeć. Mowy nie ma. Pełny immunitet, kolejny postulat tam wywalczyli sobie, od postępowania karnego i cywilnego oraz postępowania dla banku jako takiego. Czyli nie można ich tam pociągnąć do odpowiedzialności za nic i nikt tego nie może zrobić. Kolejny, brak płacenia podatków od transakcji i wynagrodzeń personelu. No to słuchajcie, rzeczywiście państwo w państwie, nie uważacie? Żadnej kontroli, żadnej zwierzchności, po prostu żadnych podatków. Wszystko, czego my nie chcemy, oni nie mają, a my mamy. I to z ich powodu. Zakaz ujawniania rządom działań BIS. No, czyli same rządy nie wiedzą, co się dzieje z ich drukarkami. No to słuchajcie, to jest pełne poddaństwo, że zero suwerenności, to znaczy. Każdy, kto ma tam drukarkę, ma zero suwerenności wobec tych praw, jakie oni tutaj mają. Także jazda bez trzymanki i nie można mieć nawet pretensji do nikogo w żaden sposób, więc reklamacje nie są uznawane. Także rządom się nie ujawnia działań BIS. No i nie podlegają żadnej jurysdykcji, czyli żadne prawo na całym świecie nie ma do nich dostępu, zastosowania. No to oni są jedynie, słuchajcie, tutaj suwerenni i niepodlegli w pełnej krasie, dlatego że wszystkie atrybuty mają. No i teraz zastanówcie się, gdzie w tym wszystkim jest Watykan. Skoro oni nie podlegają nikomu, no to kim oni są? No i tu macie odpowiedź. I tu macie odpowiedź. Cała Szwajcaria, tak jak i ten Bizet, to jest wszystko własność Watykanu.
I to jest na to jednym z dowodów. No, nie podlegają żadnej jurysdykcji. Taka sama nietykalność i immunitet przysługuje jedynym i innym suwerennym państwom, takim jak City of London, Państwo Watykańskie i District of Columbia. No ale to, tak jak mówiłem, to jest ta trójkorona władzy i to jest wszystko opisane w pierwszej części Prawa Morza. Tak więc ogromna większość ludzi, nawet większość przywódców politycznych, nie ma pojęcia, że te suwerenne państwa w ogóle istnieją, nie mówiąc już o rządzeniu światem. Wszystko, co znamy i widzimy, to osoby publiczne, takie jak politycy i biznesmeni, którzy są jedynie marionetkami tych ukrytych władców, marionetek stojących za kotarą i stamtąd z tej wieży pociągają za sznurki. Ich siłą jest całkowita ciemność, pozostają w ukryciu przed wzrokiem ludzkości, są w stanie działać bez kontroli, bez ponoszenia odpowiedzialności przez ludzi. Światowe Forum Ekonomiczne, Organizacja Narodów Zjednoczonych, Bank Światowy, Światowa Organizacja Zdrowia i wszystkie inne duże globalistyczne podmioty są tworzone przez tych ukrytych władców. Opinia publiczna nigdy ich nie widzi ani nie słyszy, a mimo to decydują o tym, co dzieje się na świecie. I to, słuchajcie, są ostatnie tutaj fragmenty tej pracy. Ona będzie miała kilka odcinków, jak powiedziałem. Ten był pierwszy i kolejny już jutro. Także przypominam jeszcze raz o spotkaniu 12 lutego w Szczecinie o godzinie 10. Proszę rezerwować miejsca, dzwoniąc do organizatora Rafała pod numer 509-831-693. 509-831-693. I tym optymistycznym akcentem i dobrą wiadomością, że niedługo się z Wami zobaczę. Dziękuję za uwagę i do następnego razu, już do jutra. Dziękuję.